Witam Państwa, serwis sportowy. Rozpoczynamy od piłki ręcznej. Podkarpackich drużyn nie ma już niestety w rozgrywkach Pucharu Polski. Czuwaj poległ w starciu z Vivę. Mielecka Stal nie podołała w Opolu tamtejszej Gwardii. Mielczanie przegrali nie tyle z rywalem, co z kontuzjami. Na mecz do Opola pojechali zaledwie 11 graczy. Do przerwy był remis, a Gwardia dopiero w samej końcówce przeważyła szale na swoją korzyść, zwyciężając 29-27. Klub z Mielca przyjechał w bardzo krótkim składzie, przyjechał tutaj właściwie tylko zagrać. My na tą sprawę musieliśmy, oni tylko i wyłącznie mogli. Kontuzje połowy zespołu muszą martwić. Liga wznawia rozgrywki już w najbliższy weekend. Można powiedzieć, że oni mają cały skład. U nas jest nas tylu, ilu jest, więc my nie mamy takiej siły ognia jak ma Gwardia. No trudno było. Graliśmy jak się dało najlepiej. Pierwszoligowy Czuwaj odpadł z Pucharu po porażce z najlepszą drużyną Europy. Przemyślanie w najbliższej rundzie ligowej zagrają w Kaliszu. Stal wyjeżdża do Elbląga.